Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Jak bezstresowo przygotować się do ślubu. Ja nazywam się Paweł Kamiński z Foto i Film, a dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, ilu kamerzystów potrzebuje na swoim weselu. Zaczynamy. Kiedyś było tak, że jak była era ta kamerowa, kiedy kręciło się tylko filmy kamerami, była zasada taka, że jeżeli jest 150 osób albo i więcej, bierzemy dwóch kamerzystów. Jeżeli jest poniżej 150 osób, wybieramy jednego kamerzystę. Dzisiaj to wszystko się zmienia. Z tego względu, że na rynek weszły bardzo mocnym krokiem aparaty, lustrzanki, za pomocą których filmuje się wesela. Czy to lustrzanki, czy bezlusterkowce, to nie ma znaczenia. Generalnie chodzi o to, że aparat w porównaniu do kamery jest dużo cięższy w obsłudze i u nas w firmie my robimy tak, że dla bezpieczeństwa warto wziąć, wybierając aparaty, trzeba wziąć dwóch operatorów, z tego względu, że kamera jest bardziej przewidywalna, aparaty są mniej przewidywalne odnośnie, jeżeli mówimy w porównaniu do kamery. Dlatego dla mnie osobiście filmowanie jednym aparatem jako jedna osoba, no to jest takie podejście dosyć ryzykowne i no nie chciałbym po prostu ryzykować, nie chciałbym, żebyście takie ryzyko podejmowali. Dlatego my filmujemy w dwie osoby. I teraz, co nam daje, jeżeli filmujemy w dwie osoby, a jak wygląda film z jednoosobą? Filmując jedną osobą, jeżeli jedna osoba filmuje, no to właściwie to wiecie, jak to wygląda, bo oglądaliście pewnie nieraz filmy, gdzie kiedyś było filmowanie tylko przez jedną osobę. Także myślę, że macie ten podgląd. Dzisiaj skupię się, żeby Wam pokazać, jak wygląda film nakręcony przez dwie osoby, jakie są różnice, czy są różnice, czy nie, no to właściwie Wy sobie ocenicie. Dla mnie osobiście taką jedną dużą różnicą jest to, że jest bardzo duża różnorodność kadrów. Wyobraźcie sobie przygotowanie u pani młodej, kiedy pani młoda szykuje się do ślubu, jedna osoba skupia się na planach ogólnych, tak? Druga osoba skupia się na detalach. Jedna osoba chodzi, robi ujęcia dynamiczne. Zaraz Wam to też pokażę, jak to wyglądają ujęcia dynamiczne, a jak wyglądają takie ujęcia statyczne. A druga osoba szuka detali, bo no nie oszukujmy się, mężczyźni na to uwagę nie zwracają, ale kobieta, jeżeli przygotowuje się do ślubu, bardzo dużą rolę, bardzo duży właśnie uwagę dużą przywiązuje do detali, tak? Czy to biżuteria, czy te koroneczki wszystkie, czy wygląd sukni. To jest wszystko bardzo ważne i na to trzeba w detalach zwrócić uwagę. I dlatego dwie osoby, z tego względu, że jedna osoba musi zapanować na wszystkim, tak? A w tym czasie, gdy jedna osoba na przykład skupia się na detalach, druga osoba może skupić się na czymś innym i mamy różnorodność kadrów. Także teraz zapraszam Cię, pokażę Ci, czym się różnią właśnie, jak wygląda film w naszym wykonaniu, jeżeli mamy różne ujęcia. Pokażę Ci ujęcia portretowe i ujęcia dynamiczne, plano ogólne. Zapraszam Cię do filmu. Thank you.
Your step on my toes. We're clumsy. We can't seem to sway. Mam nadzieję, że różnicę widziałeś. Widziałaś różnicę i sama potrafisz dostrzec, czy to ci się podoba, czy się nie podoba, ta różnica między jednym i dwoma operatorami. Natomiast chciałem ci pokazać jeszcze dalej ci pokazać, jak to ma zastosowanie, nie wiem, w kościele, na sali weselnej, żebyście mogli też zobaczyć różnicę. Jeżeli chodzi o kościół, bardzo fajne, teraz pojawiło się takie urządzenie, to się nazywa gimbal. To jest urządzenie, o którym opowiem w następnym filmie szerzej. Natomiast tak w wielkim skrócie, to jest taki, niektórzy mówią, taki dron przenośny, tak, że możemy sobie biegać, skakać, ruszać się, a obraz jest statyczny, on nie chwieje się gdzieś tam na boki, tak, tylko mamy płynny obraz. I kiedy jedna osoba jest skupiona na tym, że nie wiem, przyjeżdża para młoda, skupi się gdzieś tam na detalach, na planie ogólnym, coś tam robi innego, druga osoba może porobić ujęcia takie bardziej dynamiczne, czy to kościół, czy jakieś inne ujęcia, przyjazd pary młodej. I właśnie teraz Ciebie zapraszam, żebyś zobaczył, jak takie ujęcia właśnie dynamiczne mogą wyglądać. Zapraszam. Musisz przyznać, że dosyć efektownie to wygląda, takie ujęcia dynamiczne, tak? Kiedyś był steadicam, bardziej podatny na te takie boczne ruchy, natomiast w gimbalu tego nie ma, to gimbal jest super rozwiązanie dla mnie, ale okej. Następna sprawa, kościół. W kościele możemy się też podzielić na role takie, czyli szczególnie to bardzo fajnie wygląda na przysiędze, kiedy wy składacie sobie przysięgę, kiedy jesteście odwróceni twarzą w twarz, patrzycie sobie głęboko w oczy i składacie, wyznajecie sobie miłość, wtedy jedna osoba stoi między wami a starszymi i filmuje, taki plan ogólny robi, żeby widzieć was, księdza, a druga osoba skupia się tylko na tej osobie z was, która akurat składa przysięgę. Zapraszam, obejrzyjcie sobie, jak to wygląda. Sylwestrze i Agato. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzy? Chcemy. Ja, Sylwester, biorę ciebie, Agato, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Dla porównania, żebyście mieli porównanie, zobaczcie teraz filmik, który jest nakręcony jedną kamerą, gdzie trzeba po prostu sfilmować i was obydwojga, i was pojedynczo. Jak to wygląda? Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Artur, biorę Ciebie, Karolino, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ja, Karolina, biorę Ciebie, Arturze, za mężem. I ślubuję Ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską. Oraz życie nie opuszczę. Aż do śmierci. Okej, okay, mam przysięgę. Co dalej? Bardzo fajne ujęcia też wychodzą na przykład, czy przy wyjściu z kościoła jedna osoba na przykład idzie z wami z tym gimbalem, nakręcimy ujęcie powiedzmy w ruchu, druga osoba kręci ten moment, kiedy wy idziecie do wyjścia z kościoła. Tak samo jest wyjście już jak jesteście na dworze, mamy jedna osoba powiedzmy filmuje ten moment, kiedy wychodzicie z kościoła, a druga kiedy ujęcie jest w ruchu, tak, idzie powiedzmy za wami. Okej, okay. To mamy już za sobą. Bardzo fajnie też wyglądają tance. Tutaj wam chciałbym też pokazać przykład tanców nakręconych kamerą przez jedną osobę i tanców nakręconych przez dwie osoby. Jak to wygląda? Przy czym, żeby mniej więcej to było to samo, pokażę wam taniec nakręcony aparatami przez dwie osoby, ale bez takich wodotrysków jak gimbal, czyli to nie będą ujęcia w ruchu, które bardzo fajnie wyglądają, bo naprawdę dynamizmu dodają do tego filmu, ale to będą ujęcia statyczne. Statyczne ujęcia bez chodzenia, bez przemieszczania się, ale z dwóch różnych aparatów. I postaram się poszukać taki film, żeby była też ogniskowa mniej więcej taka sama, bo jeżeli oglądacie film kamerą, jeżeli film jest kręcony kamerą, to tam nie zoomuje się tam co raz, że raz mamy plan ogólny, raz wąski, raz ogólny, raz wąski. I postaram się też znaleźć taki film, żeby mniej więcej były kadry podobne. Nie wiem, czy mi się uda znaleźć na aparatach do tego, co daje kamera. Po to, żebyście zobaczyli przy takich samych kadrach, jaka jest różnica właśnie, jeżeli się ogląda film nakręcony przez jedną osobę kamerą i przez dwie osoby aparatami. Zapraszam. Teraz na koniec chciałem wam pokazać 2-3 ujęcia właśnie z gimbala, jakie możemy sobie zrobić podczas sali, podczas wesela, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób możemy go wykorzystać i jak urozmaicają takie ujęcia właśnie wasz film weselny w efekcie końcowym. Zapraszam. Film był ten po to, żeby wam zobrazować różnicę, żeby wam pokazać różnicę, jaka jest między jedną osobą filmującą wesele, a dwoma osobami. Różnorodnością kadrów, jak to wygląda, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy to rzeczywiście warto myśleć o dwóch aparatach, dwóch osobach, czy wystarczy wam jedno. Odpowiedzcie sobie teraz na pytanie. Jeżeli to zrobicie, jeżeli pójdziecie do fotografa, kamerzysty, do kamerzysty, będziecie wiedzieć już, czy chcecie jednego kamerzystę, czy dwóch kamerzystów. Także ja wam dzisiaj dziękuję. Jeżeli nie polubiliście jeszcze naszego kanału na YouTube, zapraszam cię do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, zapraszam cię do polubienia naszej strony na Facebooku, Facebook łamany na foto i film,
a także do oglądania naszej strony na fotoifilm.lublin.pl. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.